Dziękuję bardzo, więc chciałem troszkę banalnie zacząć od podziękowania, że zostałem zaproszony tutaj. Dlatego, że dało mi to asumpt do tego, by raz jeszcze przeczytać te nieliczne niestety dzieła, które Leszek Jęczmyk po sobie pozostawił, te skrawki jego myśli, w poszukiwaniu spójności, tak bym powiedział. Bo oczywiście wśród tych planet, ja akurat spotkałem Lecha na planecie Fantastyka i tam żeśmy najwięcej czasu wspólnie spędzali, ale wśród tych planet, wśród tych różnych, nawiązuję oczywiście, jak wszyscy wiedzą, do tytułu jego wspomnieniowej książki o życiu na różnych planetach, wśród tych planet polityka była ważna. I to na dwa sposoby. Po pierwsze, w bezpośredniej działalności, którą można nazwać polityczną. Lata 80., Solidarność Podziemna, Polska Partia Niepodległościowa. Lata 90. to już aktywność jawna, również krótkotrwała, co prawda, funkcja szefa publicystyki TVP1 w 1992 roku, później w działalność w innych stowarzyszeniach. Zresztą myślę, że będą tutaj mówić inni o tej bardzo szczegółowo, o tej aktywności. Ja bym powiedział tylko tyle, że była to bardziej aktywność obywatelska w moim przekonaniu niż ściśle polityczna. To znaczy Lech Jęczmyk miał to polskie poczucie obowiązku wobec obowiązku sprzeciwu w latach 80., w latach 90. obowiązku budowania lepszej Polski wbrew tym, którzy budują tę gorszą. Więc ten sposób funkcjonowania w polityce przez Lecha Jęczmyka zostawiam do omówienia innym, bo na pewno to zrobią dużo lepiej. Natomiast tym, co mnie zainteresowało, były koncepcje polityczne Lecha, których było bardzo dużo, o których chętnie rozmawiał. No tylko właśnie, z Lechem Jęczmykiem niestety jest ten sam problem, co z Józefem Piłsudskim, którego on skądinąd kochał. Celowo używam tego czasownika, jeszcze się wytłumaczę dlaczego, a jeżeli nie, to proszę mi przypomnieć, gdybym zapomniał ten wątek wyjaśnić. Ten sam problem, co z Józefem Piłsudskim, to znaczy, jak Państwo wiedzą, 80% cytatów z Piłsudskiego, które krążą, tych najbardziej sławnych, to nie są cytaty, które Piłsudski gdzieś napisał i podpisał i można z całą pewnością sięgnąć do rękopisu i powiedzieć, co on powiedział, tylko są to relacje ludzi. Rozmawiałem z komendantem, rozmawiałem z marszałkiem, powiedział to i to, a jeszcze częściej są to relacje ludzi, którzy rozmawiali z kimś, kto rozmawiał i powiedział im, że marszałek powiedział to czy tam. Czyli z piątej ręki. Z drugiej, trzeciej, no niestety ten sam problem jest z Lechem Jęczmykiem, który nie chciał pisać, on był Sokratesem. Z tą różnicą, że takich łebków jak ja nie ciągał po jakichś gajach i innych chaszczach, tylko raczej wolał biesiadować przy stole i tam rozmaite wygłaszać teorie, których żeśmy słuchali z wielką fascynacją. Był albowiem człowiekiem, jak wszyscy wiedzą, niewiarygodnej wręcz erudycji, o niezwykle żywym umyśle i obdarzonym taką fantastyczną zdolnością łączenia tego, co wiedział z rozmaitych rzeczy, z rozmaitych źródeł. Myślę, że gdyby Lech Jęczmyk przysiadł fałdów i napisał taką solidną książkę o świecie, to byłoby to coś najbardziej przypominającego stylem 12 zasad życiowych, czy 12 wskazań na życie Jordana Petersona. Jednoczesne wykorzystanie filozofii antycznej, przekazu religijnego, nie wiem, mądrości sufickich, buddyjskich, zdarzeń z historii wszelkich możliwych ruchów politycznych. To wszystko on świetnie kojarzył, układał w niezwykle przekonujące ciągi przyczynowo-skutkowe, znajdował skojarzenia, znajdował przykłady na pomoc pozwalające rozpatrzeć jakieś wydarzenia bieżące. No to była ta fascynująca strona jego osobowości, to była fascynująca strona tych sokratejskich biesiad, które się odbywały z jego udziałem. Natomiast po latach poskładać to w jakiś system spójny nie jest łatwo. Myślę, że jemu samemu by na tym nie zależało, bo w końcu gdyby zależało, to by pisał.
Te rozmowy, o których będzie Rafał Mosakowski mówił, które w ostatnich latach życia z nim toczył, były w jakiś sposób podsumowaniem tego, ale udało się go namówić na pisanie krótkich felietonów. I te krótkie felietony, niezwykle błyskotliwe, niezwykle erudycyjne, zostały zebrane w dwóch tomach. Trzeci koniec świata, czyli Nowe Średniowiecze i Dlaczego to nie my, Nowe Średniowiecze, część druga. Wydało to wydawnictwo Zysy Spółka. Przykro się dowiedzieć, że sprzedało i nie dodrukowało. Możliwe, że ktoś jednak jeszcze wyda, bo jest to fantastyczna lektura oczywiście, i która, jeśli nawet nie przekonuje, to otwiera oczy na kilka niezwykłych spraw. No, tutaj już wielokrotnie padało to określenie o spiskowej praktyce, czy spiskowej teorii rzeczywistości. W stereotypowym zbitce frazeologicznej mówi się o spiskowej teorii dziejów. Oczywiście Lech się do tego nie odżegnywał. Tak jak tu Marek Oramus cytował, mówił, że jeżeli ktoś zaprzecza spiskom, to albo jest idiotą, albo sam jest w jakimś spisku i go ukrywa. Ale znaczy, padały te określenia. Ja bym powiedział tak, no, jeżeli ktoś zaprzeczy temu, że trzech wybitnych rzymskich obywateli, Gnejusz Pompejusz, Marek Crassus, w dodatku będący bogaczem, i Juliusz Cezar, trzech wybitnych wodzów wojskowych, dogadało się między sobą i Republika Rzymska miała senat na pokaz, pretorów, konsulów, wszystkich na pokaz, bo tak naprawdę rządziło tych trzech facetów, którzy się między sobą umówili, że nic nie zostanie postanowione bez jednomyślnej zgody wszystkich trzech i nikt nie zostanie mianowany na żadne stanowisko bez jednomyślnej zgody wszystkich trzech. Na pewno, gdyby się ukazywały wtedy gazety w Rzymie, to kręcono by w nich bekę niesamowitą z jakichś oszołomów, którzy usiłują stwierdzić, że Senat jest pozorem, cała nasza republika jest pozorem i wszystko jest pozorem, bo tak naprawdę rządzi trzech mocarzy, magnatów, którzy w dodatku prędzej czy później się będą musieli wziąć za łby i wtedy dopiero runie to wszystko w sposób widoczny dla wszystkich. Myślę, że Leszek Jęczmyk by wtedy nie śmiał się z takiej teorii, ponieważ miał to głębokie przekonanie, że sprawczą siłą w historii to są tylko dwie opcje. Albo wierzymy w teorie marksistowskie czy postmarksistowskie. To znaczy, że bieg dziejów jest obiektywnie wyznaczony przez jakieś tam prawa walki klasowej i mógłby się nie urodzić Napoleon, i mógłby Piłsudski pod Uliną Małą wleźć zamiast w to miejsce, gdzie przeszedł między oddziałami rosyjskimi, wleźć na oddział rosyjski i zginąć tam razem z całą wierszucką. Późniejszą wierszuszką sanacji, która wtedy była w pierwszym batalionie, że gdyby nie było żadnej wybitnej jednostki, to i tak dzieje by się potoczyły literalnie tak samo. No myślę, że z doświadczeniem dzisiejszych wiemy, że to są brednie, te marksistowskie pomysły, że wielkie jednostki mają wpływ, a spiski między jednostkami, zwłaszcza wsparte pieniędzmi, zwłaszcza wsparte wpływami politycznymi, tym bardziej muszą mieć wpływ, czasami decydujący na bieg dziejów. Czy mają natomiast wpływ absolutny? I tu jest istota, bo to, że spiski są, natomiast spiskowe teorie mają zawsze pewne niebezpieczeństwo, ponieważ przyzwyczajają człowieka do wyłączenia takiego bezpiecznika, jakim jest empiryczne sprawdzenie, czy to, co pasuje do siebie i co tłumaczy jakieś zdarzenie, ma sens. Łatwo jest. I to jest, jeśli wykpiwamy czasem teorie spiskowe, to wykpiwamy je dlatego, że w nich się często pojawia taki element, coś tłumaczy, pasuje nam do tego, skoro pasuje, to musi być prawda. No niestety, tak nie działa. Ale gdy mówimy na przykład o porozumieniach niejawnych, które napędzają politykę, przecież protokół do paktu Ribbentrop-Mołotow był tajnym protokołem o rozbiorze Polski i de facto rozpoczęciu II wojny światowej. Czy ktoś się śmieje z tego protokołu? No myślę, że się nie śmieje. Niemniej, co nie znaczy, że każde wydarzenie, które pasuje, jest prawdą. Ten dylemat, czy tam obiektywny bieg dziejów, czy wielkie jednostki, pamiętam taką rozmowę z Lechem Jęczmykiem, gdzie on to tłumaczył, przywołując tak zwaną teorię przepływów burzliwych,
matematyczną, czyli matematykę chaosu, samo w sobie też pokazuje, jak szeroki był jego horyzont myślowy. No czyli, mówiąc w największym skrócie, tę teorię matematyczną, która tłumaczy, że ruch skrzydeł motyla przysłowiowy gdzieś tam w południowej Ameryce może spowodować, że w Azji będzie huragan albo że będzie susza. Gdzieś tam nawarstwiające się zdarzenia jakby wchodzą w pewnym momencie, w taki moment, że zawiesza się niekiedy na jednym człowieku, niekiedy na jednym wyborze prostym, zawiesza się dalszy bieg dziejów i od tego momentu, jakie tam zadziałają siły, czy będzie tam ktoś świadomy tego, co się dzieje i popchnie w odpowiednią stronę bieg wydarzeń, czy będzie tam działał jakiś spisek, czy nie będzie tam działał żaden spisek, żadne porozumienie, od tego wszystko zależy. Wspólną cechą tych wszystkich zachowanych dzieł, które są bezpośrednio dziełem Lecha Jęczmyka, nie opowieściami o tym, co mówił, widać, że przede wszystkim Lech bardzo dobrze zdawał sobie sprawę z siły pieniądza. Kiedy słuchałem rozmaitych jego wypowiedzi w latach 90., późnych 80., najwięcej w tych późnych 80., na początku 90. mieliśmy kontaktów, bardziej byłem skłonny uważać je za troszkę za bardzo zaczerpnięte z science fiction. Dzisiaj po lekturze, nie wiem, Joela Kotkina i jego pracy o nadejściu neofeudalizmu, po lekturze Szoszany Zubow, która rozbiera na kawałki w książce Wiek kapitalizmu dostępu, rozbiera na kawałki dosłownie niesamowicie inwigilację i sposób działania wielkich firm komputerowych, masową inwigilację obywateli, sposoby tego, popierając to wyrokami sądowymi sądów amerykańskich, które oczywiście poza tym, że świadczą o pewnym dokumencie, nic nie mówią, bo to, że w firmie Google udowodniono, że kradła po prostu dane prywatne obywateli, zasysając z sieci Wi-Fi domowe tym samochodzikiem, co to jeździł i robił mapy, prawda, do Google Map, to przy okazji kradł po prostu dane prywatne ludzi z wszystkich tych. No, wyjaśniono, że tak, zapłaciła tam chyba, Google zapłacił, nie wiem, może z 5000 dolarów grzywny chyba, albo coś takiego, no ale ten wyrok sądowy jest. I potwierdza, są fakty, czyli spiskowa hipoteza znalazła potwierdzenie. W ostatniej pandemii był rozkwit spiskowych hipotez na temat tego, co robi firma Pfizer, która wydusiła ze świata 30 miliardów dolarów za sprzedaż szczepionek z mRNA. Oczywiście bardzo silne było, powtórzę to określenie, toczenie beki z różnych szurów, którzy kwestionowali to, czy technologia mRNA jest wystarczająco dobrze zbadana. No, wykonano szeroko... spisek. Tak jest. Więc szybko, żeby zdążyć. Wykonano szeroko zakrojone badania na ludziach przez te dziesiątki milionów szczepionek czy setki milionów szczepionek rozesłanych po świecie i z jakiegoś powodu wycofano się z technologii mRNA, która miała być taka przełomowa, wspaniała. Już Pfizer nie robi szczepionek na tej technologii opartych. Nie chcę brnąć w temat, bo tam akurat mam biochemika w domu, to mam to na wysokim poziomie rozkminione i rozłożone, ale właściwie w odniesieniu do każdego wielkiego koncernu, czy mówimy o Big Data, czy mówimy o Big Tech, czy mówimy o Big Pharma, czy mówimy o Big Money, bankach, wszędzie mamy potwierdzenie rozmaitych spiskowych hipotez, które się pojawiają w felietonach, między innymi w felietonach Lecha Jęczmyka z cyklu Nowe Średniowiecze. To znaczy, chyba najszybciej z nas wszystkich na przykład dostrzegł to, że świat zachodni wyhodował potwory. Potwory zwane wielkimi korporacjami. Struktury, które... Mam tylko przykłady, które mi przychodzą do głowy właśnie z klasyki fantastyki naukowej. Z Dicka. Ale troszkę też, jeśli ktoś taką książkę Strugackich kojarzy, Las. Struktury jakieś takie
istniejące same dla siebie, które właściwie tak się poukładały w środku. Z jednej strony oczywiście wielka korporacja była wielkim sukcesem cywilizacji zachodniej i zarządzanie korporacyjne i kapitał akcyjny to było coś, co nas dźwignęło kilka poziomów cywilizacyjnych w górę do pewnego momentu. Bo nagle zaczęło to wyrodnić, zaczęło to wyrywać się spod jakiejkolwiek kontroli, wychynęło na świat, który nie był w stanie, nie miał narzędzi. Dobry przykład to, co się działo w Stanach Zjednoczonych. Korporacja Rockefellera została rozbita. Rockefeller, który jak wszyscy wielcy kapitaliści był w duchu socjalistą i etatystą i uważał, że nie powinno być wolnej konkurencji, bo jak już ktoś na wolnej konkurencji wygra, to już nie chce. Lech Jęczmyk to porównywał kapitalizm z taką ruletką, na której ten, kto wygrywa, zaczyna zmieniać reguły gry, żeby już zawsze wypadał, bo stać go na to, żeby wypadał jego numer. Tak to on zresztą tymi słowami opisywał. Narodziły się fortuny tak wielkie, że zmieniły reguły gry. I już nie ma wolnego rynku. Już są wzajemne porozumienia między firmami, między tego, ale nie ma w tym żadnego stratega, który tam by siedział z Łowrygo, chociaż Leszek szukał tego stratega, no bo umysł ludzki potrzebuje jakiejś znalezienia tej siły sprawczej, ale jeżeli ona jest gdzieś jedna, to poza naszym wzrokiem. Natomiast nie ulega wątpliwości, że oto powstał taki system, który czyni pozorami wiele naszych wolności, wiele naszych praw, które mamy, który w dodatku kieruje się ślepą rządzą maksymalizacji zysku w krótkim terminie. Bo w latach 80. dwóch ekonomistów amerykańskich, których nazwiska mi w tej chwili wypadły z pamięci, ale bez trudu można je wygooglać, stworzyło taką teorię, jak powiązać akcjonariat z firmą. Żeby zarząd firmy kierował się interesem akcjonariuszy. I oni wynaleźli prosty sposób. Akcję menadżerską. Menadżer dostaje pakiet akcji, rozpoczynając rządzenie i na koniec te akcje może sprzedać. Dostaje je po takim kursie, jaki był kurs akcji, kiedy zaczynał, sprzedaje po takim, jak kończy. W związku z czym, co jest żywotnym interesem menadżera? Zwielokrotnić wartość firmy. Jeżeli akcje w momencie, jak on zaczyna, kosztują stówę, to zwiększy pięciokrotnie, każdą akcję sprzeda z pięciokrotnym przebiciem, kupuje sobie wyspę na Pacyfiku i nowego Gulfstreama, odrzutowca, którym na tą wyspę poleci i nic go innego nie obchodzi. Może nastąpić koniec świata. I to jest właśnie ten problem, o którym niestety twórcy tego systemu nie pomyśleli i którego już się nie da naprawić. Gdybyśmy mieli mózg wymieniany co roku i każdy mózg byłby rozliczany wyłącznie z tego, ile zarobimy przez ten rok, to prawdopodobnie szybko by taki mózg wpadł na takie pomysły, które w korporacjach niejaki Jack Welch wymyślił, wykańczając General Motors poprzez zwiększanie jego zysków. Jak sobie wytniemy nerki, to można je sprzedać tam na czarnym rynku każdą po milionie, a podłączanie się do dializy, do sztucznej nerki kosztuje tylko ileś tam, stukrotne przebicie. No, nikt rozsądny oczywiście nie zrobi takiego interesu, żeby sobie wyciąć nerki, bo je można drożej sprzedać, niż sobie podłączyć dializę, ale tak właśnie zaczął działać ten system. To są rzeczy, o których dzisiaj piszą właśnie ludzie typu Jordana Petersona, typu Bretta Weinsteina, świetna książka Ferciego niejakiego i zapomniałem drugiego autora, Świat na sprzedaż o światowych traderach. To zresztą, jeśli ktoś z Państwa interesuje się takimi rzeczami, to zachęcam na swoich mediach społecznościowych, staram się śledzić te wszystkie publikacje, na ile to możliwe. Ale to wszystko znajdziemy w felietonach Jęczmyka z lat wczesnych 90. Więc to była jego pierwsza wielka, świetna intuicja, czy też może nie intuicja, może po prostu rozpoznanie, że dostrzegł ten świat wielkich finansów, te wielkie takie jakby obleńce, tasiemce, które pożerają świat i są jednocześnie kompletnie ślepe, bo interesuje je tylko i wyłącznie jedno, zwiększyć swoje dochody w krótkim czasie, zwiększyć wpływy w krótkim czasie. Czego skutki dla świata oczywiście człowiek mający taką wiedzę, jak Jęczmyk, musiał widzieć. Druga sprawa, widział też, może przeceniał, twierdzą niektórzy. Kiedyś byłem bardziej skłonny w to wiedzieć. Dzisiaj wydaje mi się, że może jednak nie przeceniał. Ogromny wpływ ośrodków ideologicznych, które posługują się właśnie spiskową praktyką. Czyli działają po liniach wewnętrznych.
To jest obciążone absolutnym tabu mówienie o czymś takim. Przypomnę, że jest taka książka Jerzego Giedroycia, Rozmowy w Maison Lafitte to się nazywa. Nie pamiętam w tej chwili nazwiska autorki, która przypomina. Jerzy Giedroyć, który no nie jest podawany jako przykład świra, spiskowca czy kogoś takiego. Tam wygłasza taką tezę, cytuję z pamięci, że Polska jest krajem beznadziejnie katolickim i endeckim. Polacy po prostu tacy są, w związku z czym lewica, która chce Polskę ucywilizować i zmienić, dlaczego wprowadzenie lewicowych zasad jest ucywilizowaniem, a nie na przykład decywilizowaniem, to już trzeba by spytać Giedroycia, ale co autor miał na myśli? Ale tam, gdzie on jest, to telefonów jeszcze nie założyli, w związku z czym gdziekolwiek to jest. W każdym razie, że jedyną szansą dla lewicy jest działanie po liniach wewnętrznych. I on od czasów przedwojennych od zawsze tak działał. Przez znajomych tego, tu znasz ministra, to cię poznajomi z wicem, z prywatnymi wpływami, tak trzeba działać. To mówi zupełnie otwarcie, bo uważa, że to jest służenie dobrej sprawie. Trzeba Polaków, którzy są ciemni, katoliccy, nacjonalistyczni, wychować. A ponieważ oni się nie dadzą wychować, ponieważ w kupie, jeżeli im się jasno powie, musicie się zmienić, to powiedzą, nie chcemy się zmieniać, no to trzeba ich zmieniać na siłę. I redaktor Michnik uważa się za ucznia Jerzego Giedroycia, powiedziałbym, że jest dużo mniej tego formatu postacią, ale przecież tę zasadę przejął. I nie tylko on. I nie Jerzy Giedroyć to wymyślił. Praktyka masońska, tutaj Leszek trochę uwagi poświęcił tej dziwnej organizacji, która dla mnie jest bardziej śmieszna niż groźna, ale on ją traktował dużo poważniej. Praktyka masońska, no to są już wieki rewolucji francuskiej. To jest działanie po liniach wewnętrznych. I tego działania po liniach wewnętrznych się bardzo Lech obawiał i bardzo był uczulony na to, żeby pokazywać rzeczy, które mogą być skutkiem takiego właśnie działania. I to jest druga stała w jego, powiedziałbym, takim rekonstruowanym tu przeze mnie światopoglądzie politycznym. To znaczy, że sprawcze siły są ci, którzy mają moc, ci, którzy mają potęgę finansową, ci, którzy mają organizację. To są siły sprawcze tego, co się dzieje. Że metodą stosowaną przez te siły jest działanie, on często cytował Heraklita, struktura tajna, ukryta jest silniejsza od struktury jawnej. Więc ich działaniem jest działanie gdzieś tam w tle, krótko mówiąc, na tym polega mądrość, żeby spróbować dostrzec te nitki, które łączą sprawy. A ponieważ wiedzę miał ogromną, to te nitki łączył. Czasami może szedł w tym za daleko, ale otwierał oczy. A może nie szedł za daleko. Nie chcę, trzeba było o każdym konkretnym przykładzie mówić. I tak patrzył Lech na sprawy polskie. I tu na przykład trzecia rzecz, to jest bardzo wyraźna w jego nauczaniu, że tak powiem. Chociaż on tego nie nazywał nauczaniem, tylko w jego domniemaniach. To jest kwestia Unii Europejskiej, w której Lechu widział po prostu reinkarnację planu Adolfa Hitlera. Zjednoczenia Europy przez Niemcy. Pokazywał mi kiedyś, jak robiłem wywiad z nim, to już było dość dawno, akurat właśnie tym się zajmował, pokazywał mi nie tylko książkę Rauschninga, tam rozmowy z Hitlerem, którą niektórzy historycy negują, czy to były na pewno takie dokładnie zapisane rozmowy, no ale w momencie, jak ta książka powstawała, to zakładając, że Rauschning był konfabulatorem, to nie miał żadnego interesu konfabulować w ten sposób, który zaczyna mieć sens dopiero teraz, w dzisiejszym doświadczeniu. W każdym razie pokazywał mi to, pokazywał również tytuły na przykład propagandy hitlerowskiej z prasy tak zwanej gadzinowej, wojennej. Muszę powiedzieć, że uderzające jest podobieństwo retoryki. Leszka to autentycznie zszokowało, no. Znaczy zszokowało, tak mówił. Mówił, że jest wręcz zaskoczeniem, spodziewał się tego, ale, no, ale cóż, jak mamy podobny cel, to używamy podobnej retoryki, to się upodabnia. Nie chcę dalej już tam mówić, bo już za bardzo rozgadałem się o wielkich korporacjach, ale o Unii Europejskiej, choćby w kontekście
nie Devillexa, Devilmaresta, przepraszam, tej książki, Kiedy opadły maski, który dotarł do dokumentów i opisuje to wszystko, jak zakładano Unię Europejską, jakie są silne jej korzenie planów z uzdrowiska Uriasz, gdzie pod zarządów Vichy Francuzi właśnie budowali ten zrąb podstawowy myśli państwa europejskiego, które zbudują razem z Niemcami. Hitler oczywiście troszkę przeszkadzał, bo był troszkę za bardzo wyrywny, ale zakładano, że on po tej wojnie, prawda, przyjdzie pierestrojka, będzie jakiś taki bardziej sensowny przywódca niemiecki i tu już planowano, jak ta Unia ma wyglądać. Druga rzecz, czyli Wyspa Getty w stanie New Jersey, gdzie stworzono taki bardzo specjalny obóz, gdzie Amerykanie wybierali prominentnych nazistów i przekręcali ich do budowy nowych Niemiec. Już właśnie Niemiec, które zakładano, że będą częścią wspólnej Europy. Jednym z takich przekręconych był pierwszy przewodniczący Komisji Europejskiej Walter Hallstein, zasłużony nazista, którego nazistowską przeszłość oczywiście ukryto, ale jak to mówił najlepszy praktyk chyba od zarządzania kadrowego, czyli Józef Stalin, na każdego trzeba mieć haka. Jak się ma haka, to się dobrze steruje, więc w tym momencie umieszczenie nazisty na czele Komisji Europejskiej było zrozumiałe. O tym bardzo dużo Leszek pisał, o tym jeszcze więcej zapewne mówił, zwracał uwagę, pokazywał. To wszystko, żeby nie dłużyć, bo musimy pamiętać, wielu ludzi odpadło w pewnym momencie, mam wrażenie, z tej grupy, która go uważała za swojego mistrza, a generalnie wywodziła się gdzieś tam z ruchu fantastyki. Chociaż to trzeba taką dodać tutaj rzecz, że Lech był dla nas fascynujący nie tylko dlatego, że był tłumaczem Filipa Dicka na przykład i jego egzegetą fantastycznym, tylko był tłumaczem najwybitniejszych dzieł literatury w ogóle, bezprzymiotnikowej. I człowiekiem, który biesiadował z Kurtem Vonnegutem i z Kenem Kesejem i z wieloma znakomitymi pisarzami, więc to nie tylko z fantastyki było to grono wielbicieli, w ogóle literatura nas do Leszka zbliżała. Więc tym, co sprawiło, że ludzie zaczęli stopniowo odpadać, była bardzo wyraźnie okazywana przez Lecha religijność. I nie chodzi tu o to, co się nazywa dewocyjnością czy bigoterią, tylko o to, że tylko religia spinała mu w spójną logicznie całość to wszystko, co odkrył wcześniej prawdopodobnie jeszcze, zanim za sprawą świętej pamięci księdza Jerzego Popiełuszki zaczął szukać, zaczęły się jego religijne poszukiwania. To znaczy tylko koncepcja, że istnieje jakiś plan zbawienia, że w tym planie zbawienia każdy ma swoje wyznaczone role i że również historia jest nie tylko prostą sumą spisków, które się kierują wyłącznie chęcią zdobycia pieniędzy, powiększenia wpływów, aczkolwiek oczywiście ludzie działający na scenie politycznej, czy za kulisami sceny politycznej mają takie motywacje przeważnie, ale że gdzieś pod tym wszystkim, a raczej nad tym wszystkim jest ta boska walka z szatanem, czy szatańska walka o wywrócenie do góry nogami planu Bożego. I on to dostrzegał. Nie mówię, że widział szczegóły, bo byśmy go w tej chwili czcili jako proroka i świętego, ale miał taką świadomość i jej nie ukrywał, że to jest coś głębiej między tym, że firmy chcą zassać maksymalne pieniądze z rynku, że jeszcze gdzieś w tych porozumieniach, które są, jest coś nowego. I tu jest to, co było w Lechu najbardziej kontrowersyjne i dla wielu ludzi nie do wytrzymania. Dla mnie też do dzisiaj się z tym nie zgadzam, ale uczciwość i wierność mu każe to powiedzieć. Lech Jęczmyk ogromną rolę w przyszłych dziejach przypisywał Rosji. Był wyznawcą hasła ex oriente lux. Uważał, że wszelkiego rodzaju komunizm, Putiny to są taki żużel, taki brud, który tam na tym. Dla niego Rosja była tak jak dla Mickiewicza, Polaka, Polska jak lawa. Że tam jest jakaś moc duchowa, która odnowi nasze podejście do świata
w sensie metafizycznym, czyli przywróci jakby metafizykę, przywróci ten porządek sprzed Voltaire'a i sprzed rewolucji francuskiej, że detronizacja Boga doprowadziła do straszliwych nieszczęść i znowu go trzeba intronizować. I tutaj Lech nie liczył na społeczeństwa zachodnie, które uważał za zepsute, do szpiku kości, liczył na to, że coś takiego z Rosji przyjdzie. Mimo że... Ja bym z tym polemizował, ale streszczam. Uczciwie streszczam po prostu to, co od niego słyszałem i jak on na te sprawy patrzy. I uważał, że podpierał się tu między innymi zdaniem Jana Pawła II, który też mówił o tym, że ochrzczenie Rosji, przełamanie schizmy wielkiej, prawda, powrót do jedności Kościoła Wschodniego i Zachodniego, to jest największe zadanie, jakie stoi. Tego Jan Paweł II przecież nie ukrywa. Myślę, że gdyby Lech żył dzisiaj i wypowiadał się na temat tego, co się dzieje dziś w polityce, to pewnie widziałby wojnę na Ukrainie zupełnie inaczej. Uważałby, przyłączałby się do tych, co jest bardzo popularne dzisiaj wam na amerykańskiej prawicy, do tych, którzy twierdzą, że ta wojna została sprowokowana bardziej przez Zachód. Ja się na ten temat nie będę dzisiaj wypowiadał. Mówię, jak co on by powiedział. I wiem, jaka byłaby reakcja. Ruska onuca, wariat, prawda? No tylko, że to samo osławiony profesor John Mischmeier pisze. I Mischmeier jest jednak jakąś wielką postacią w świecie teoretyków politycznych. Tytułem pisarza. Mischmeier był jedynym naukowcem, który mówił, że jest wielkim błędem ze strony Ukrainy, że oddaje broń jądrową. Więc nikt nie może mu zrobić wszystko. Tak, ale w momencie, jak oddała broń jądrową, to też mówił, że wprowadzanie czy dążenie Ukrainy do NATO to jest prosta droga do wojny, ponieważ Rosja się na to nigdy nie zgodzi. Mischmeier to wszystko wywodzi z takich... Mischmeier, no, niedawno już umarł Henry Kissinger, do którego nie mam wielkiego szacunku, ale on myślał w podobny sposób. Z tym, że ważna rzecz, dla Lecha Jęczmyka to nie były wyciągnięte z rzeczy z takiej geopolitycznej analizy, jaką właśnie prezentował Kissinger czy Mischmeier, to zwłaszcza ten tragizm polityki mocarstw, prawda, jest fantastyczną lekcją takiego sposobu myślenia, a w każdym razie fantastyczną prezentacją takiego sposobu myślenia. No a w naszej tradycji to było oczywiście myślenie Romana Dmowskiego. No i wracam do tego, co powiedziałem, dlaczego powiedziałem, że kochał Piłsudskiego Lechu, bo pamiętam, jak przy jakiejś z tych naszych sokratejskich dyskusji on takie sformułował takie zdanie. Wszyscy wiemy, że to Dmowski miał rację, ale kochamy Piłsudskiego. I to było to połączenie, które my, no a jak mu mówiłem, że jednak ja nie będę kochał Piłsudskiego, bo mi prześladował mojego dziadka i w ogóle był bandytą, przepraszam, niektórych to może ranić, ja tak uważam, to mi Lech na to opowiadał, dobra, to zaśpiewaj mi jakąś piosenkę o Dmowskim, albo wyobrażasz sobie pomnik konny Dmowskiego. No, tu miał oczywiście rację, bo to właśnie te trudne stosunki między dwoma ojcami naszej niepodległości na tym polegało, że obstawiali jakby zupełnie inne tradycje, a Piłsudski tę wojskową, tę bliższą naszemu sercu. Ale znowu nie można powiedzieć, że Lech był Piłsudczykiem, tak jak są tacy, którzy już po prostu świata nie widzą. Nie, on mówił. Jeśli chodzi o politykę, to rację miał Dmowski, chociaż sam osobiście istniał w tym myśleniu o polityce wywodzącej się z realistycznej oceny interesów, ale nie zaczynał jeszcze, znaczy szedł dalej, tam gdzie Mischmeier czy Kissinger już nie szli, czyli uważał, że to wszystko jeszcze ma wymiar metafizyczny, że cała ta struktura tego, co się dzieje, jest powiązana. Może dlatego widział w Dmowskim i Piłsudskim te dwa elementy, te dwa pierwiastki rozsądku, ale również i pewnej niezłomności i furii, prawda, czy jak to nazwać, motywowanej z absolutnie racjami metafizycznymi motywacji do działania. Tyle mi się udało, na pewno daleko niewyczerpująco, połączyć kropek w tym, co wiem o Lechu Jęczmyku i w tych naprawdę niestety bardzo nielicznych, szczątkowych materiałach, które miał w felietonach. Wiedza o jego
wywiadach, którą Rafał przedstawił, na pewno to bardzo uzupełni. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Poczekam, może jakieś pytanie. Dziękuję. Czy jest może jakieś pytanie albo krótka wypowiedź? Proszę bardzo. Mam pytanie do dwóch prelegentów, bo chciałbym zweryfikować czas powstania terminu spiskowa tragedii. Pojawia się, że ona powstała po zamachu na Kennedy'ego i została wniesiona przez CIA. Panowie sięga się jeszcze dalej do historycznej, nawet do sprawiedliwości. Czy moglibyście właśnie zweryfikować czas powstania tego terminu? I to, co jest z tym związane, chciałbym się też odnieść do tego, co nam mówiono, że tajemnica jest istotnym elementem funkcjonowania naszego, czy w polityce, czy w relacjach międzynarodowych, że to jest jakby potrzeba, która powinna istnieć. Ja bym mógł dowodzić, dlaczego ona, tajemnica jest szkodliwa dla relacji społecznych międzynarodowych, a tutaj nam mówią, że ta tajemnica jest czymś ważnym, istotnym. Ja do tego drugiego pytania się pozwolę ustosunkować, bo to jest rzeczywiście kwestia zasadnicza i powiedziałbym sporna. Są różne szkoły. Memu sercu najbliższy jest Roman Dmowski, jak tego nigdy nie ukrywałem, a Roman Dmowski mówił wyraźnie, że tak trzeba prowadzić działalność publiczną, tak trzeba prowadzić zwłaszcza działalność polityczną, żeby ci, do których się zwracamy, wiedzieli w każdej chwili, o co chodzi im ich przywódcom. I to z dumą opowiadał o tym, że jak wybuchła dość nieoczekiwanie pierwsza wojna światowa, znaczy wielka wojna, dzisiaj zwana pierwszą światową, akurat w Petersburgu całe koło poselskie polskie się rozjechało i został tylko jeden jakiś taki zupełnie tam, nie pamiętam nazwiska, ale taki poseł, nie z pierwszej linii. I oni się bardzo obawiali, nie ma telefonów komórkowych ani maile, jak mu wysłać. I jak przyjechał do Polski, się okazało, że ten poseł wyszedł i wszystko powiedział to samo, co gdybym ja tam był, powiedziałbym to samo słowo w słowo. Wszystko wiedział, nie było żadnej tajemnicy. Polskim przykładem odwrotnej postawy jest Piłsudski, który był konspiratorem, który uważał, że nikomu nic nie trzeba mówić, czyli ta tradycja jest bardzo silna. Bronek Wittstein mi opowiadał anegdotę, że jak wrócił z tego Paryża, w 90-tych latach spotkał się ze swoimi wiele lat niewidzianymi przyjaciółmi, którzy już tu byli w okolicach rządu mazowieckiego, już tu robili transformację, mu zaczęli opowiadać to. No, mówię, ale przecież to ludzie się na coś takiego zgodzą, uważacie? A on mówi, oni? I to, po pierwsze uderzenie, że oni to już nie byli, jak kilka lat wcześniej, jak się mówiło oni, to chodziło o komunistów, a tutaj jest już w tym języku oni to byli ludzie, to był lud. Mówię, oni? Nic im nie będziemy mówić. I to jest, ja się zgadzam z panem, że właśnie takie myślenie, zrobimy ludziom dobrze, a potem oni zobaczą, że jest dobrze i się cieszą, prowadzi do szkód, między innymi konstrukcja Unii Europejskiej jest tego dokładnym przykładem. Natomiast jeśli chodzi o sprawy spisku, to tylko jedna uwaga, bo będzie to przez kolejnego prelegenta przedstawione. Jest taka książka bardzo ciekawa, którą polecam, nawet wyszła po polsku, ale bardzo dawno i w moim nakładzie. To się nazywało Potęga spisku, po angielsku jest to Treason, David Pipes, syn sławnego sowietologa. A on tam przedstawiał, wychodząc jakby od spiskowej interpretacji rewolucji francuskiej, której klasykiem jest taki ksiądz de Baruel. To zresztą są chyba znane do dzisiaj zapisy, gdzie on jakby wywodzi historię tajnych stowarzyszeń od czasów niemalże babilońskich. I teza Daniela Pipesa, która chyba jest słuszna, jest taka, że on pokazuje, że jeśli pojawia się spiskowa teoria i przyjmowana jest powszechnie jako wyjaśnienie z różnych przyczyn, bo są rzeczy, ja mówiłem o matematyce chaosu, a matematyka chaosu jest wyjaśnieniem nie do przyjęcia. Ludzki umysł szuka porządku. Jeżeli coś się stało, to ludzki umysł szuka przyczyny i słabo przyjmuje przyczynę, bo się akurat tak złożyło, że ten się potknął, prawda, i nie przyszedł gdzieś tam na spotkanie, gdzie coś tam, i prawda, szereg przypadków i wypadków doprowadził do niewszechwidzianego efektu, którego tak naprawdę nikt nie zakładał i nikt nie chciał. Szuka się tego elementu. No więc Pipes twierdzi, że teorie Baruela, jego zdaniem, były kompletnie chybione, ale skoro się stały popularne, to stały się wzorcem do działania dla wszystkich XIX-wiecznych konspiracji, dla wszystkich karbonariuszy, prawda, i innych. Więc jeśli się pojawia teoria spiskowa, która ma coś wyjaśnić,
to ona może być zupełnie nieprawdziwa, ale ona odegra swoją rolę w dziejach, ponieważ zacznie być realizowana. Wiecie Państwo, kiedy mi to przyszło do głowy? Właśnie po tym zamachu, na szczęście nieudanym, na Donalda Trumpa. Znaczy jest taki reżyser amerykański Oliver Stone, którego uważam za kompletnego lewackiego oszołoma, który na podstawie książki byłego prokuratora amerykańskiego zrobił film JFK, gdzie tłumaczy zamach na Kennedy'ego jako efekt bardzo przemyślnego spisku. Nie dałbym 5 groszy, czy ludzie, którzy dzisiaj czują nóż na gardle, zagrożenie, że Trump wróci do władzy i bardzo im popsuje interesy i wywróci cały plan budowy nowego, wspaniałego świata, nie obejrzeli sobie tego filmu, a pewno go oglądali i nie przypomnieli sobie tego filmu i powiedzieli, kurde, jak tak zrobili wtedy, to jest dobry pomysł. Może wtedy tak nie zrobili, ale teraz oni mieli wzorzec, co mogą zrobić. I w ten sposób działają, taka uwaga, działają teorie spiskowe i to nie ma w tym tak naprawdę nic śmiesznego. Chciałem spytać Ciebie, czy jeszcze za życia Lecha Jęczmyka były te Twoje wywiady z towarzyszką Panienką, Moniką Jaruzelską? Nie. Bo rozumiem, że to już raczej było po jego śmierci, tak? Czy było to chyba te wywiady pierwsze, to były w momencie, kiedy Lech już nie działował. Znaczy, nie działał aktywnie. Nie działał aktywnie. Myśmy tam mieli jakieś kontakty ze sobą, ale tu żadnego związku nie było. Czyli nie komentował tego? Nie komentował, chociaż czasami pewne rzeczy moje komentował, bo że zadzwonił czasem albo coś takiego, jak coś miał uwagi jakieś. Natomiast na ten temat się nie wypowiedział. To nie miało nic z nim wspólnego. No właśnie, a propos towarzyszki Panienki, to jest nasza koleżanka ze szkoły. Byliśmy w jednym liceum Antoniego Dobiszewskiego, tak? Obecnie Stefana Banacha. Antoni był komunistą, który chyba miał pecha, w 1939 roku wyszedł z więzienia sanacyjnego i zaraz gdzieś się podłączył pod jakąś walkę z Wehrmachtem i zginął. Ja robiłem maturę w 1982 roku razem z Moniką, a ty chyba rok po nas, tak. w tej samej szkole. To taka dygresja.